Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. Zespół Saints zagra przeciwko Comets. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam. Mało zaskakujący to był strzał, mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Dopieścił to podanie teraz Fernandinho. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Gareth Bale. Comets, coraz bliżej bramki rywala. Rzuca piłkę w pole karne. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. I teraz próbuje szczęścia. Dobra interwencja teraz, a wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej nie groźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramce. Czy zdoła to wykorzystać? I teraz piłka w rękach bramkarza. Nieodpowiedzialnie teraz, bardzo groźna strata piłki. Gra toczy się mimo tego faulu. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Mamy uderzenie. Nie ma gola. Bramkarz zbija piłkę na słupek. Coś niesamowitego, jaką teraz obronił. Gdyby tutaj padła bramka, nikt nie mógłby mieć pretensji do bramkarza, ale popatrzmy, bo mają okazję. Tak, tak, piłka w bramce. Odskakują rywalom, mają już dwa gole przewagi. No to mamy 2-0. Nie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie odda jej za bezsen. Piłkę przyjmuje Gabriel Jesus, piłka wrzucana na dalszy słupek. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało, koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. I teraz Gareth Bale. Zablokowany ten strzał. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Świetny odbiór Bernardo Silvy. Piłkę ma teraz Modric. Czy teraz złapią kontakt? Znakomita interwencja. Kevin De Bruyne, ale nieprecyzyjnie. Traci piłkę. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Głęboka ta centra z narożnika. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Salah. Piłkę ma Kanté. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom. Ale cóż z tego, skoro przecież to oni prowadzą. Inne rzeczy mają naprawdę mniejsze znaczenie. W końcu ważny jest cel główny, zwycięstwo na zakończenie spotkania, a nie jakieś bicie rekordów w statystykach meczowych. Piłką teraz Gabriel Jesus.
Podanie Van Dijk'a, niecelne. Ładnie zapowiada się akcja Saints. Próbuje szczęścia. Nie tym razem. Świetna interwencja. Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! I jest! Tym samym prowadzą różnicą 3 goli. Po prostu muszą to wygrać. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Jack Grealish. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Kanté teraz za linię obrony. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Robertson przechwytuje piłkę. Nie ma litości dla błędu rywali. Gabriel Jesus. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Podanie Bale'a uruchamia partnera. Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. No i zaczynamy drugą połowę. Teraz zespół Comex musi zagrać znacznie lepiej. Ładne minięcie, może być groźnie. Bramka! Co za sprytny strzał! Doskonale podcięta piłka. Tu było trzeba odrobinę bezczelności. Bardzo dużo techniki. Mamy więc 3-1. Kanté. I De Bruyne przy piłce. Dobra ta interwencja. Bale, jak on to zrobił? Całkiem niezły strzał, niezły pomysł. Ale tego bramkarza zaskoczyć nie jest wcale tak łatwo. Widział, że szykuje się techniczne uderzenie. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Piłka po tym strzale głową powinna przynajmniej trafić w bramkę. Nie po to godzinami trenuje się takie rzeczy na treningach, żeby potem tak kiksować. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony, dzieli się radością z kibicami. Gramy dalej, choć przy tak jednostronnym wyniku, szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. Doskonała piłka za plecy obrońców. Ależ uderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Jest czas, jest miejsce. Można centrować. Poradził sobie z przeciwnikiem. Alisson broni, choć przecież nie miał prawa. To musiał być gol. Głęboko w pole karne zagrywa. Zupełnie teraz nieudane to uderzenie głową. To po prostu nie mogło wpaść. Tak, Tomku, może źle obliczył tor lotu piłki albo nie trafił w nią jak należy, no ale ostatecznie fatalnie spudło. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Próba strzału z dystansu, lecz bramkarz był na posterunku. Rywale coraz bliżej, utrudniają rozegranie.
Andy Robertson w swoim stylu. Teraz podanie przechwytuje Van Dijk. Ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. Dobre podanie od Bernardo Silvy. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Wciąż ma piłkę, co zrobi? Nieodpowiedzialnie teraz, bardzo groźna strata piłki. Piłka do Bernardo Silvy. Co teraz zrobił Alisson? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite. A zatem jest decyzja. Będziemy mieć zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Rzuca piłkę przed bramkę. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Brawo, dobrze w obronie. Bardzo sprytnie podaje Jamie Vardy. Oj, spalony. Nic nie będzie z tej akcji. Porągiewka w górze. Jest to prawidłowa decyzja, choć trzeba przyznać, że decydowały centymetry, albo lepiej rzec ułamki sekundy. Pomysł na akcję był przedni, a wykonanie byłoby idealne, gdyby ruszyć do tej piłki o ułamek sekundy. Ale strzał zablokowany. Gelson Martins przy piłce. Bernardo Silva z piłką teraz. Stracona piłka. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego nie wyszło. Piłkę ma teraz Modric. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Golo Kanté. Nie najlepsze to podanie Kanté. Piłka do Bernardo Silvy. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Sosa parada Neuera. Mistrz. I Bernardo Silva. Alexander Arnold. Bernardo Silva. Ależ teraz podanie w uliczkę. Nic z tej akcji już nie będzie. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Zablokowany ten strzał. Ma teraz szansę na gola. Niezły strzał, ale trafia w słupek. Zagrożenie nie minęło. Modric teraz centruje. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Precyzyjnie, na dobieg, od Kanté. Nie do wiary, kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek. Na tablicy wyników 5-1. Jest potwierdzenie, tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Luka Modric. Poradził sobie, minął z wodem. Czy zdoła strzelić? Niepotrzebna strata i może być groźnie.